niedzielnych relacjach Autoimport Nieporęt. Dzisiaj wyjazd do Szwecji i to wyjazd, zobaczcie, podwójny. Zawozimy dwa auta do Szwecji, eksport robimy dwóch klasyków, Volvo 940 w kombi i 940 w sedanie. Kombiaczek, benzyna w manualu uturbiona, turbo odłączone. Mocno, zobaczcie, skorodowany samochód, znaczy mocno, no jak na swój wiek wygląda normalnie i Szwedzi się tego, że tak powiem, nie obawiają. Progi były robione, środek, manual, chyba z klimatyzacją, ale klima nie działa, tak, ten jest z klimą. A tutaj mamy 940 w sedanie, 2.4 turbo diesel. No i ta już lakierniczo wygląda bardzo, bardzo ładnie, nie ma się do czego przyczepić. Dużo części do tego samochodu dostaliśmy, zaraz wam pokażę pełny bagażnik. O, drugie koła, jakieś łożyska, pierdoły. Wszystko w tym samochodzie dodatkowo, co właściciel miał, to dał. I co, jadą auta do Szwecji, do nowych właścicieli. Fajną współpracę ze Szwedem, który po prostu takie auta skupuje, ma na nie klientów. Stan nie ma jakiegoś większego znaczenia, liczy się, żeby były sprawne technicznie i żeby były tanie, przede wszystkim tanie. Czyli takie Volvo stare będziemy prawdopodobnie skupywać i zawozić właśnie do Szwecji. Ktoś kiedyś napisał, że przywozimy złom ze Szwecji do Polski, no to zobaczcie, co wywozimy do Szwecji. To nie jest tak, że tylko Polacy takie auta kupują. Szwedzi po prostu w tych samochodach się lubują i takie auta kupują, a że my jesteśmy importerem aut ze Szwecji, nawiązaliśmy taką współpracę. Także dzisiaj taki transport jedzie ze mną właśnie do Karlskrony. W Karlskronie te auta zrzucam, w Karlskronie oglądam, słuchajcie, jeden samochód nowy. Zresztą zobaczycie wszystko w relacjach, zapraszam wszystkich do obserwacji relacji prosto ze Szwecji z Autoimport Nieporęt. Dzisiaj startują, a jutro pewnie będą się pojawiać albo we wtorek. Musicie bacznie obserwować, bo naprawdę będę miał co oglądać i będę miał co robić. Także startujemy to, co lubię najbardziej, czyli do Szwecji. Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round. Dla moich obserwatorów dojeżdżamy, słuchajcie, do portu w Gdyni. Już jesteśmy zatankowani. Volvo też zatankowane pod korek. Szwed sobie zażyczył, żeby mu zatankować pod korek. Tańsze paliwo, jak widzicie, wszyscy, każdy grosik liczą. Także fajnie tutaj jest ogólnie w Gdyni, jakbyście kiedyś płynęli do Szwecji, to przed samym portem macie właśnie... Czekajcie, muszę tu zobaczyć, żeby się myknąć. Macie przed samym portem właśnie stację Shell. Na przykład jak płyniecie z Gdańska do Nynäshamn, no to takiej stacji nie ma przed samym portem, musicie dużo, dużo wcześniej sobie zatankować. Zaraz wjedziemy na port, także też nagram wam, jak się wjeżdża na port. Tu jest dosyć prosto, aczkolwiek na rondzie często ludzie się mylą, jadą prosto, potem zawracają przy biurowcu Stena Line. Od razu na rondzie trzeba dawać w lewo i jak widzicie, prom, tak od razu wjeżdżacie. O co chodzi z tymi 940-kami? No to pokrótce wam już zaznaczyłem. Nowy kontakt. Tak naprawdę ten kontakt się nawiązał przy zeszłym wypadzie na promie. Nomen omen, się spotkałem. Szwed mnie obserwuje na Instagramie i na Facebooku, napisał do mnie, a przy okazji się udało spotkać, bo płynęliśmy tym samym promem ostatnio, jak płynąłem po co kupiłem Abarta i resztę tych aut, co odbierałem. No i właśnie się zgadaliśmy, że on takie auta szuka, że ma klientów, chyba przerabia je na traktory, tak mi się przynajmniej wydaje, bo te traktory są w Szwecji dużo więcej warte. Także kupuje auta z Polski, przerabia je na samochody wolnobieżne w Szwecji. No i potem jeżdżą osoby bez prawa jazdy właśnie tymi samochodami. Więc no dla niego jest to lukratywny biznes, aczkolwiek samochody nie mogą być zbyt drogie. Dlatego też nie są w idealnym stanie, bo w idealnym stanie 940 kosztuje bardzo, bardzo dużo. Miał hopla na punkcie silników diesla. Dziwne, nie? W Szwecji. Wszyscy tacy bardzo ekologiczni, a stare diesle jednak mogą sobie ściągnąć i zarejestrować. Podejrzewam, że jak jest pojazd wolnobieżny, widzicie, nie jedziemy tam w prawo, tylko jedziemy już prom, mój stoi Estella, czyli jeden z dwóch nowych, macie RB i Estelle. I tutaj od razu wjeżdżacie. I już jesteście tak naprawdę do bramek, dojedziemy. Między tirami tutaj trzeba się
zmieścić, bo tiry to są, wiecie, cargo, także one wjeżdżają z prawej strony, a wy osobówką zawsze jedziecie tutaj, bo trzymajcie się zawsze ogrodzenia i nie patrzcie tutaj, że tutaj inne samochody stoją, wy jedziecie, to jest dla osobówek, że tak powiem, temat. I tutaj macie pas właśnie tam, gdzie jest zielone światło, to tą bramką wjeżdżamy sobie. A tiry wjeżdżają, zobaczcie, prawą stroną. Ja nie jestem cargo, bo ja jestem do 3,5 tony, także sobie śmigam ten. Dobra, odbieram karty i potem jeszcze chwilkę pogadam. I zawsze jak wjeżdżacie, no to przejeżdżacie tą bramkę, podajecie dowód osobisty, pracownik w budce wam wydaje kartę pokładową, wiecie, do której kabiny możecie iść, no chyba, że nie kupiliście kabiny, bo są też takie osoby, które nie kupują kabiny i siedzą, śpią gdzieś, wiecie, na fotelach, nie musicie kupować kabiny, nie jesteście do tego zmuszeni i dostajecie jeszcze kupon lojalnościowy, chyba, żebyście zbierali sobie punkty, to jest fajna opcja w Stena Line, tak jak ja dużo pływam, to mam potem rabaty na kolejne właśnie przepłynięcia, na kolejne rejsy. O. Brakowało mi słowa. Potem przejeżdżacie, tutaj zobaczcie, stoją samochody na różnych pasach. Może z tyłu też pokażę, o. Jak przejeżdżacie, to jest pracownik, który wskazuje wam, w zależności czy jesteście osobówką, czy ciężarówką, czy z przyczepą i tak dalej, w zależności od waszej długości i rozmiarów, wskazuje wam, na który pas macie się udać i czekacie. I tak naprawdę czekacie, aż pracownik do was podejdzie i pokaże, czy jedziecie na górę. Mają od razu zrobione takie wiadukty, mosty, zobaczcie, tam tiry wjeżdżają, jeden jedzie na dół, drugi jedzie na górę, dokładnie to widać. I dzięki temu ten załadunek tutaj jest dużo, dużo szybszy. Tak naprawdę wypłynięcie mam o 19.30, aktualnie jest 18.30 i pewnie o 19 już wjadę, czyli za pół godziny pewnie wskażą, żebym już jechał, bo już zobaczcie, załadunek tirów trwa. I to jest dużo, dużo szybciej, o tam widać jak tir wjeżdża, nie wiem czy widać, czy nie widać, widać tam do góry. I to jest dużo szybciej, bo to jest przygotowany port stricte właśnie pod promy Stena Line. Od razu ładują dwa pokłady naraz. Pol Ferrisie na przykład ładują najpierw górne pokłady, dopiero później same dolne i na promie, że tak powiem, auta jeżdżą w kółko i parkują, co jest no mocno wydłuża, tam załadunek trwa dwa razy tyle co w Stena Line, a Pol Ferris pływa właśnie z Gdańska do Nyneshamn. Połączenie fajne, bo mniej jeździcie, droższe i gorsze warunki. No Stena Line ma dwa nowe promy, Ebba i Estella, ma jeszcze jeden stary Spirit. No Spirit, powiedzmy sobie szczerze, że mocno odbiega standardem, no i też bardziej buja na Spiricie, bo nie ma jakichś tam stabilizatorów przechyłu. Więc jak macie płynąć do Szwecji, to polecam wam Ebbę i Estelle. Oczywiście można jeszcze ze Świnoujścia popłynąć, ale już za daleko tak naprawdę jeździć. Także tak to wygląda. No, nigdy nie nagrywałem w sumie wam w porcie, zawsze nagrywałem jakieś przebitki. Przebitki oczywiście już nagrałem, także będą jakieś przebitki wrzucone. No i co? Ja dzisiaj idę, no jeszcze popracuję, bo 19.30 to jest dosyć młoda godzina. Jutro 6.30 zjeżdżam rano w Karskronie. Dziwna sprawa, bo na przykład jutro wypływam 21.30 z powrotem i też będę 6.30 w Polsce. Czyli widzicie, dwie godziny tak naprawdę dłużej teraz płynie. Pewnie będzie oszczędzał paliwo. Ma na szczęście nie bujać, ma nie być jakiegoś, wiecie, sztormu. Także myślę, że będzie spokojnie. Wjeżdżam na prom i pracuję, bo mam do pisania kilka maili, więc wziąłem sobie laptopa, także będę z wami w kontakcie, bo mam sporo zamówień samochodów. Nie chciałbym czegoś przeoczyć, może coś będzie po drodze, aczkolwiek powiem wam szczerze, napięty grafik jest na jutro, bo tak, rano zrzucam te samochody w Karskronie, w tym samym miejscu, gdzie zrzucam, bo tam się umówiłem ze Szwedem, że przyjedzie sobie odebrać te samochody. Odbieram nowe Volvo, no praktycznie nowe, najnowszy samochód, jaki do tej pory kupiłem, V60 Cross Country, muszę ją obejrzeć, czy jest wszystko w porządku. Auto półroczne, z czerwca tak naprawdę, słuchajcie, 2023, także takiego auta jeszcze nigdy nie kupowałem, a później jedziemy delikatnie na górę, 200 km i tam będę oglądał dwa samochody i jeszcze na powrocie zrobimy takie kółeczko, bo jest jeden samochód, który jest moim spełnieniem marzeń, zobaczymy, czy się uda go obejrzeć, czy się uda go kupić, także no naprawdę będzie pełny emocji ten wyjazd. Ja bardzo lubię, powiem wam szczerze, wyjeżdżać do Szwecji, odpoczywam wtedy, naprawdę odpoczywam i lubię po prostu szwedzki klimat i mi to bardzo, bardzo odpowiada. Tutaj pan właśnie, zobaczcie, podchodzi,
I ważna rzecz, jak do Was podchodzi taka osoba, pokazuje albo na górę, albo na dół, żebyście wiedzieli, że jak na górę, to wjeżdżacie właśnie tam ślimakiem na górę, a jak pokazuje Wam na dół, to wjeżdżacie na dół. No jak będziecie osobówką, to raczej Was na dół nie pokieruje, bo tam jedzie ciężki sprzęt. Ja często na dół jestem kierowany. Czasami nawet pytają, czy dam radę wjechać, co jest, wiecie, no jak jest ślisko, to wiadomo, że jest ciężko, bo ja mam przód napęd, ale generalnie no dajemy radę. Także no, zobaczymy się jutro. Dzięki za w ogóle oglądanie relacji. Mam nadzieję, że no ktoś ogląda te relacje, bo trochę, wiecie, czasu poświęcam, żeby te relacje zrobić. Zobaczcie, cały czas trwa załadunek, a to mi to sprawia przyjemność. To nie robię, wiecie, tego stricte dla pracy. Po prostu lubię Wam pokazać, jak faktycznie wygląda moja praca i ona nie jest taka do końca kolorowa, jakby się mogło wydawać. Także fajnie też, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dobra, już kończę, bo będzie za długo, za dużo tych relacji, a jutro na pewno pewnie tych relacji powrzucam albo będę wrzucał we wtorek z opóźnieniem. Także zobaczymy. Trzymajcie się, na razie. Jungle out there. Keep your head on tight. Unknown brain in mind me, baby. Let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high. Am I am not round? I'm not round. No denying what I got now. I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Locked down. See me flying, never drop down. Drop down, smoking high. Am I am not round? I'm not round. No denying what I got now. I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Locked down, you're too strong. When I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord. Oh, how I'm living, see me riding with my top down. Oh, cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Wszystkich w pochmurnej Szwecji z samego rana, godzina 7. Jesteśmy w salonie Volvo, jak widzieliście, zrzuciliśmy już, tam stoi laweta z przyczepą. Zrzuciłem już Volvinki 940, przyjechał Szwed, odebrał bez najmniejszego problemu. A przyjechaliśmy odebrać właśnie to ładne Volvo, tutaj fajnie ustawione przy samym wejściu do salonu. V60 Cross Country z czerwca 2023, słuchajcie, no młodszego auta jeszcze nie kupowałem. 4000 km przebiegu, B4. Także co, ja idę po kluczyki, odbieram auto, oczywiście je obejrzę, przejadę się, zobaczę, czy wszystko jest ok, no ale co może być nie ok w półrocznym samochodzie. Pomierzymy lakier, zobaczymy, czy jest wszystko ok. To jest samochód tutaj demo z tego właśnie salonu. No, powiem Wam szczerze, że już robi robotę, wyczyszczony, ładny. Także idziemy po kluczyki do salonu Volvo w Karstrach. Kluczyki tutaj mi pani z recepcji przemiła dała i zaczynamy oględziny tego auta. Słuchajcie, najnowsze auto, które zostało zakupione na zamówienie, przypominam, czerwiec 2023, czyli praktycznie nowy samochód. Już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Całkiem fajna wersja, bo z nagłośnieniem wyższym Harman Kardon. Zobaczcie, elektryczny fotel pasażera z pamięcią, elektryczny fotel kierowcy z pamięcią, kamery 360,
No auto zobaczcie, na tarczy klocki, zaciski. Wszystko wygląda jak nowe. Dobra, robimy pomiar lakieru. Przejadę się autem, poszukam jakichś, wiecie, uszkodzeń drobnych. Czy są w ogóle, no, zapewniał sprzedawca, że auto jest, nie odróżnimy go od samochodu nowego, także zobaczymy, czy tak jest faktycznie. Także ja robię oględziny, a później coś może ponagrywamy. See me flying, never drop down, drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, you're too strong. When I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew. No, auto pomierzone, całe w oryginale. Wszystkie spasy, zobaczcie, są idealne. Nic nigdzie nie odstaje. No faktycznie nie ma nigdzie odprysków, nawet zarysowań najmniejszych na zderzaku. Maska jest jak nowa. Nie ma żadnego nawet odprysku. Tutaj pomimo, że jest mokre, to bym to widział. Staram się wam pokazać. Po tym możecie poznać, że jest kamera 360, że macie właśnie zabudowany znaczek i na dole jest kamerka. W przedliftowych wersjach to jest wersja poliftowa. Jest, nie jest cały znaczek z tego czarnego piano. Wszystko wygląda jak nowe, tarcze nowe. No ale słuchajcie, półroczny samochód. B4, czyli tutaj mamy połączenie diesla z hybrydą. I to jest tak naprawdę ostatni chyba wypust silnika wysokoprężnego. No właśnie ta pani mi podawała kluczyki. Pani z recepcji. Słuchajcie, i no i co? I to jest właśnie chyba ostatni wypust w ogóle silnika wysokoprężnego. Auto tutaj mówię kupione na zamówienie. Samochód ile kosztował, za chwilkę wam powiem, muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. No ale chcę wam pokazać ten samochód tutaj pod salonem Volvo, bo naprawdę no jest piękny, jest w pięknym stanie i się tutaj sprzedawca nie mylił z prawdą. Mamy gumę, zobaczcie, jako dodatkowy gadżet, akcesorium. Hak holowniczy, zobaczymy, czy działa. Elegancko, nówka, zobaczcie, niezakładany. Roletę bagażnika. Zobaczymy, co mamy pod spodem, czy jest komplet. Widzę nakładki na nakrętki, śruby, czyli złodziejki pewnie są założone. Elektrycznie regulowana klapa. Ja ten samochód generalnie tutaj zostawiam, będę go odbierał dopiero po 18. No ale już kluczyki odebrałem, bo oni pracują do 18, ja się pewnie nie wyrobię do 18. Klimatronik, słuchajcie, czterostrefowy, przepraszam. Tak właśnie działa. Tu możecie sobie regulować temperaturę i nawiew nawet można regulować. I fajnie, mamy tu nawiewy i tu mamy nawiewy. W czterech strefach właśnie tak to wygląda. No auto, powiem wam szczerze, w środku to jest nówka. To jest nówka, jakbym oglądał nowe auto. Są jacyś tam specjaliści, słuchajcie, co oglądają przy odbiorze. Ostatnio oglądałem, tutaj zobaczcie, też jakieś oględziny są. Oglądałem jakiegoś gościa, widać, jak, zobaczcie, dogrzewacz silnika działa. Z tej strony, czuć to spalinką. Od razu, zaraz nam się podgrzeje samochód, pokażę wam, gdzie jest wydech. Tak z ciekawości, żebyście widzieli. O, tutaj w tym miejscu jest wydech, ile to właśnie spalinek. I dzięki temu szybko się zrobi ciepło w tym aucie. Muszę jakieś zdjęcia porobić klientowi na pamiątkę, żeby miał. Co, nagłośnienie fajnie, że jest Harman Kardon, to była spora dopłata. Zobaczcie fotel kierowcy. To jest nówka, naprawdę, no jakbyśmy odbierali nowy samochód z salonu. Już patrzyłem, bo jest informacja, że nie ma kluczyka. Już tą informację tę kasujemy. Czekajcie, zrobimy sobie zmianę języka. Już jest model poliftowy, czyli mamy wszystko na Google postawione. Tutaj w systemie pewnie będzie Spark. Jest. Sfeńska. Zmieniamy na... Ale do wyboru, słuchajcie, do wyboru, do koloru. No nawet nie haczy, powiem wam szczerze, ten system jakoś mocno, a ludzie narzekają, że jest taki ospały, nawet na promie mnie zaczepił pracownik, że jak wstawiają, to te samochody są tak jakby uśpione. Paliwa jest troszeczkę mało, mogło być więcej. Co? Ładowarka indukcyjna to już w poliftach jest dostępne. Nagłośnienie, czterostrefowy klimatronik, w pełni elektryczny fotel pasażera, w pełni elektryczny fotel kierowcy z pamięcią, to też jest dodatkowa opcja.
Co tutaj mamy więcej? Słuchajcie, kierownic nie zapięta, muszę zapiąć pas, wtedy będzie asystent, a ten pilot assist dostępny. Dobra, jedziemy na jazdę próbną, krótką, przestawiam samochód pod lawetę. Witam wszystkich z mojego studia szwedzkiego, czyli z lawety. Tak jest, witam, witam. Kawkę dopijam, kawa parzona. Pamiętajcie, w Szwecji nie ma takich... W kawiarniach nie ma kaw mlecznych. Oczywiście są, ale tu się takiej kawy nie pije mlecznej. Pije się kawę parzoną, czarną. I sobie na promie, że tak powiem, wziąłem na wynos kawkę. Także ją sobie dopijam. Pogoda, jak widzicie, no słaba, ale wszystko na razie zgodnie z planem. Zobaczymy, czy do końca dnia tak będzie. Plan jest ambitny, aczkolwiek na spokojnie, bo 21.30 mam prom, a 8 godzin mam tutaj w kółku bez nagrywania, także jakieś 10-11 godzin mi to zajmie, a ruszyłem o godzinie 7, także na spokojnie się wyrobię. Będę miał pewnie jeszcze czas, żeby wieczorem coś ponagrywać. Jadę na pusto, zostawiłem przyczepę, zostawiłem V60 cross country tam u dealera w bezpiecznym miejscu, także później sobie odbiorę. A jedziemy, słuchajcie, do Westervik. Westervik chyba to się nazywa ta miejscowość, jakoś tak. I jedziemy obejrzeć dwa samochody w tym samym salonie. Już jeden samochód tam kupowałem, V90, taką białą w manualnej skrzyni biegów. Teraz mam kupione dwa tam auta, bordowe V60 Cross Country i XC60 z napędem naprzód. Zabieram jeden samochód, bo XC60 zostaje na transport, który mam umówiony na poniedziałek. No chyba, że będzie coś z nią nie tak, no to wtedy jej po prostu nie odbierzemy i w poniedziałek nie będą mieli transportu. Także jedziemy tutaj właśnie do tej miejscowości, do komisu, który znam, bo już tam auto kupowałem. Matias tam mnie obsługuje, jest takim przypisanym opiekunem do mojej działalności, także no fajnie się rozmawia, zawsze jest fajna. Kolejny zakup jest zawsze prostszy niż pierwszy zakup, więc tutaj nie mamy jakąś tam, powiedzmy sobie, współpracę z tym komisem. A jeżeli chodzi o ten nowy samochód, słuchajcie, który się udało odebrać i faktycznie zgadza się ze stanem takim, jak mówił sprzedawca, no to też jest to V60 Cross Country, widzieliście, B4, czerwiec 2023, czyli samochód jeszcze nie ma roku, jeszcze nie miał przeglądu, słuchajcie, pierwszego zrobionego, także będzie klient w Polsce już robił ten przegląd. Auto jest no, w stanie fabrycznym, tak to trzeba powiedzieć. Auto jest w stanie fabrycznym, jest jak nowe i tak zapewniał sprzedawca i tak faktycznie jest. No nic tutaj nie jest zniszczone, no, nawet najmniejszej ryski jakiegoś zadrapania, słuchajcie, nie mogłem znaleźć. Nawet paznokcia, no jedyny minus, że mamy opony letnie, nie ma opon zimowych, ale z tego co wiem, to już klient sobie ogarnia te opony zimowe, więc przyjdą do nas i mu po prostu zamontujemy na opony zimowe. Tak jak widzicie, w Szwecji jeszcze śnieg się utrzymuje, pomimo że mamy, no, mamy 0,1 stopień, także on powoli będzie topniał. Widzę, że na jakąś autostradkę sobie wjeżdżamy, także będzie można się troszeczkę rozpędzić. No i co? I zostawiłem tam właśnie przyczepę i ten samochód w bezpiecznym miejscu i będę go ładował sobie, jak już wrócę. Po co mam jeździć po Szwecji, wiecie, z ciężarem. Nie wszystkich ciekawi, ile to V60 Cross Country praktycznie nowe kosztowało. 499 500 koron, co w przeliczeniu na nasze pieniądze, z naszą prowizją, ze wszystkim, wyszło poniżej 210 000 zł. Jak rozmawiałem z klientem, no to oferta polskich dealerów i Volvo Select no grubo była wyższa i nie były tak skonfigurowane samochody. Bardzo fajnie, że jest kamery,
że są kamery 360, że jest Harman Kardon, za to naprawdę trzeba było sporo dopłacić. Harman Kardon podejrzewam, że w granicach 8-9 tysięcy, a kamery 360 chyba piątkę, także no na starcie jak ktoś ten samochód konfigurował, tak samo klimatyzacja czterostrefowa, też dodatkowy koszt, za, że tak powiem, do, trzeba było dołożyć i akcesoryjne felgi, które nie są bazowymi osiemnastkami, to są dziewiętnastkami i wyglądają dużo, dużo lepiej niż takie bazowe, wiecie, srebrne. Model poliftowy, no to jest ostatni wypust tak naprawdę i chyba to jest ostatni ogólnie wypust silnika wysokoprężnego w dieslu. Także tutaj myślę, że to będzie świetny interes dla tego klienta. Będzie miał ostatnią miękką hybrydę rocznikowo właśnie z silnikiem diesla. Już jej nie możecie kupić, tak? Z silnikiem diesla już miękkiej hybrydy nie możecie kupić. Chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak coś słyszałem. Także to jest naprawdę fajny deal. No auto, wiecie, V60 Cross Country to jest naprawdę mega udany samochód. Bardzo się Polakom te auta podobają. Chętnie je kupują i nie ma co się dziwić. Napęd 4x4, duży prześwit, małe, zgrabne kombi z dużym bagażnikiem, bo tam jest ponad 500 litrów, także wystarczające. Słuchajcie, jedziemy teraz nomen omen obejrzeć taką samą, tylko starszą, chyba 20 rok, z większym przebiegiem, dużo większym, bo tu mieliśmy 4000, tutaj będzie 88 tysięcy i auto było tutaj, to co jedziemy obejrzeć, wystawione 315 tysięcy koron, czyli dużo, dużo, dużo taniej. Także nie chcę Was zanudzać, nie wiem jaki jest w ogóle dźwięk, podłączyłem sobie mikrofon, no bo przy takich warunkach atmosferycznych chcę, żeby ten dźwięk był w miarę dobry. Słuchajcie, ja jadę sobie teraz 100 na godzinę i poobserwujcie, jak jeżdżą tutaj Szwedzi. Mogą jechać na tej drodze 120 na godzinę. I tak jeżdżą. I tutaj naprawdę nie ma wariactwa. Ja jak wjeżdżam do Szwecji, to po prostu wszystkim, co powtarzam zawsze, odpoczywam. Także jestem zrelaksowany, jadę sobie spokojnie, kawkę piję, dojadę, obejrzę. No i musicie poczekać, bo nie wiem, czy się udadzą te oględziny, bo na razie Szwed nie odbiera od tego samochodu, na którym mi dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo zależy. Jeżeli się nie udadzą, no to trudno, tak? Nic na to nie poradzimy. Nie będę jechał na drugą stronę, wiecie, na wschód, jak nie będę pewny, że Szwed będzie na mnie czekał. Więc zobaczymy, to się okaże po oględzinach tych dwóch samochodów. Także bądźcie z relacjami, bo tych relacji dzisiaj pewnie będzie naprawdę dużo, a staram się to wrzucać na bieżąco, także będziecie to oglądać non-stop. Widzimy się na oględzinach kolejnych wołów. No, jesteśmy pod kolejnym adresem. Gotha Storm Bill. Czarna taka hala. Kojarzycie, już tutaj odbierałem jeden samochód. Chodzimy, oglądamy dwa auta, jeden odbieramy, jeżeli wszystko będzie ok. I jedziemy dalej. Mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. Zrobimy sobie jeszcze przegląd ofert, bo dosyć fajny komis ma. Stare Volvo, zobaczcie. Ogólnie fajne warunki, także chętnie z nich skorzystam. Także idę, szukam opiekuna i działamy. Znalazłem auta, tutaj pierwsza V60 ADK52N, ta, która wzbudziła takie zainteresowanie u mnie na Facebooku, właśnie w kolorze takim bordowym, tam zaraz zobaczę, jak ten kolor się nazywał. A tutaj obok stoi XC60, którą kupiliśmy niedawno, też już jest sprzedana, także też od razu zrobimy oględziny, fajne warunki, potem przejdę, pokażę Wam, jakie tutaj są samochody. Jak coś chcecie, no to piszcie, możemy coś tutaj jeszcze dla Was kupić oczywiście.